Witajcie kochani, Joanna Krzyżanowska, terapeutka duszy. Dzisiaj przechodzę z takim bardzo, bardzo trudnym tematem. Agnieszka w komentarzu zadała mi pytanie, jak poradzić sobie z rozstaniem, z taką sytuacją, kiedy odchodzi ktoś, kogo kochamy. I jeżeli jesteście tutaj, to znaczy, że prawdopodobnie doświadczacie jednego z najtrudniejszych momentów w życiu każdego człowieka. Trzeba wtedy poradzić sobie z emocjami żalu, smutku, bezsilności, ale też złości. I tworzą one takie etapy przeżyć potrzebne do poradzenia sobie z całą tą sytuacją. Doświadczenie straty w życiu każdego człowieka jest nieuniknione. Tracimy przyjaciół, znajomych, tracimy bliskich, utracić można miłość, rozpaść może się małżeństwo, zakończyć związek, z którym wiązało się nadzieje. I rozstanie powoduje ogromny żal, szczególnie u osoby, która jest postawiona jakby przed faktem dokonanym, która nie miała szansy się na tą sytuację przygotować. I odczuwanie bardzo silnych emocji jest całkowicie naturalne. Taka rozpacz po rozstaniu charakteryzuje się pewnymi etapami. I jest to taki cykl żałoby po stracie, czyli tak jak wiemy, większość z nas wie, że w momencie, kiedy odczuwamy żałobę, jesteśmy w żałobie po śmierci bliskiej osoby, to tak naprawdę w sytuacji, kiedy rozstajemy się z partnerem albo kiedy zostajemy przez tego partnera zostawieni, to dokładnie tak samo dla naszych emocji, dla naszej psychiki zachodzi pewnego rodzaju proces żałoby. Czyli taki proces bardzo silnych, przetwarzania bardzo silnych emocji w sobie. I przejście tego procesu i pozwolenie sobie na przeżywanie tych emocji pozwoli odzyskać równowagę i pójść z naszym życiem naprzód. I po każdym rozstaniu musimy przejść przez ten proces żałoby, bo każde rozstanie to jest strata. A straty w swoim życiu musimy przeżyć. Przed tobą kroki, które prowadzą do pogodzenia się z rozstaniem. I tutaj nie ma żadnych ram czasowych. To wiadomo, że im szybciej przejdzie się przez ten proces, tym lepiej. Natomiast ja wychodzę z założenia, że wszystko w życiu wydarza się z jakiegoś powodu, więc to rozstanie również. Natomiast każdy z nas procesuje emocje we własnym tempie. Zdarza się tak, że na jakimś etapie zatrzymujemy się dłużej, a czasami jest też tak, że nie potrafimy w ogóle przejść do kolejnego etapu, utykamy i takie sytuacje potrafią trwać naprawdę latami. Więc taki pierwszy etap to jest taki początkowy szok. To jest wyparcie i gniew przy okazji, taka forma też rozpaczy, dlatego że zazwyczaj jesteśmy zaskakiwani taką decyzją partnera. Tak? Są związki, które ustalają rozstanie, obie strony się wypowiadają, próbują naprawiać, później czy robić coś z tym związkiem, później dochodzą do wniosku, że jednak najlepszą sytuacją i rozwiązaniem będzie rozstać się. I to jest taka, że tak powiem, optymistyczna wersja rozstania. Niestety bardzo często jest tak, że jesteśmy w związku, nasz partner gdzieś w sobie zaczyna produkować ten plan odejścia z jakiegoś powodu, niekoniecznie próbuje nas o tym gdzieś uprzedzić czy poinformować. Czasami my też nie dostrzegamy tych sygnałów, nie odbieramy ich, w związku z czym następuje pachcięcie, informacja, odchodzę. No i w tym momencie zalewa nas emocje, tak? Zalewają nas emocje smutku, gniewu, złości, pojawia się zaprzeczanie lub wyparcie. Trudno uwierzyć nam wręcz, że to jest w ogóle prawda, że to ma miejsce.
Ale dzieje się to wokół nas, więc my próbujemy jakoś to wytrzymać. Kolejnym etapem jest stawienie czoła tej informacji, czyli zaczynasz stawiać czoło prawdzie i już masz, jak gdyby dociera do ciebie informacja, że to już koniec, że już do siebie nie wrócicie. Zaczynasz przeżywać smutek i żal, bo to pociąga za sobą trudne emocje takiego poczucia, że to już jest ostateczne. Kolejnym etapem jest pogodzenie się z faktami, czyli z przyjęcie. Zaczynasz godzić się z tym rozstaniem, możesz czuć siłę do poradzenia sobie z rozstaniem, otwierasz się na rozwój, na zajęcie się sobą, organizujesz sobie czas, zaczynasz szukać jakiejś alternatywy dla tej przestrzeni, która się pojawiła, dla tego czasu, którego jest teraz więcej, dla tej pustki, która gdzieś zagościła w twoim życiu i starasz się jakoś sobie to poukładać od nowa. Kolejnym etapem jest uzdrowienie, czyli zaakceptowanie tego rozstania, czyli zaczynasz wyciągać wnioski, patrzysz na były związek z szerszej perspektywy, możesz wyciągnąć wnioski na przyszłość odnośnie tego, co potrzebujesz, kogo szukasz, jak ty w tej relacji się zachowywałeś. I kiedy to przepracujesz, tak naprawdę jesteś gotowa na nowy związek. Jednak te przejście przez te fazy w teorii wydaje się być proste i zrozumiałe, natomiast w praktyce, tak jak mówiłam, często utykamy w różnych miejscach i nie umiemy sobie poradzić z tymi trudnymi emocjami. Podobne są do przeżywania śmierci bliskiej osoby. Rozstanie różni się dlatego, że były partner żyje, czyli jakby nadal w nas jest gdzieś cały czas, inaczej to procesujemy, bo istnieje w nas cały czas nadzieja albo szansa, albo widzimy jakieś okoliczności do tego, że jeszcze coś można zmienić, jeszcze coś można naprawić, że jeszcze możemy do siebie wrócić, że jeszcze możemy to wyjaśnić, czyli taka nadzieja na ciąg dalszy, na naprawę, to czego nie ma już w przypadku, kiedy odchodzi, kiedy umiera nam ktoś bliski, tak? Wtedy jest ta ostateczność, która zamyka nam te możliwości. I przejście przez ten cały cykl pozwoli domknąć tą stratę, jak gdyby pogodzić się z tym, co się stało i nadać temu zdrowe, nowe znaczenie, otworzyć się na nowe relacje, bo mówię, wszystko, co się nam wydarza, przytrafia, jest właściwe i to również miało jakiś sens, jakiś cel. Jeżeli ta relacja się kończy, to właśnie być może otwierają się nam drzwi do czegoś zupełnie nowego i lepszego. Na pewno przyniesie nam życie coś nowego, coś, czego mamy się nauczyć. Natomiast też, kiedy w tej fazie refleksji pozwolimy sobie popatrzeć na ten związek z dystansu, jakby z boku, to może się nagle okazać, że ja w tym związku w ogóle rezygnowałam z siebie, albo nie byłam do końca sobą, albo w ogóle wiele rzeczy mi w tym związku nie odpowiadało, natomiast siłą przyzwyczajenia tkwiłam w tym. I takie rozstanie jest bardzo cenną informacją o nas samych. Bo o ile na początku szukamy odpowiedzi, dlaczego, co się stało, co ja zrobiłam, pojawia się poczucie winy, także to właśnie może moja wina, zaczynamy rozkładać wszystko na czynniki pierwsze, doszukiwać się, analizować, ale jeszcze nie ma w nas dystansu do tego wszystkiego, co się tam w tej naszej analizie pojawia, w związku z czym, bo też przepływają bardzo silne emocje. W związku z tym nie do końca jesteśmy w stanie popatrzeć na to z takiej pozycji, która nam pozwoli zrozumieć i też docenić, jak wiele rzeczy ten związek mi dał, jak wiele rzeczy się nauczyłam, ale przede wszystkim właśnie ja zawsze wychodzę w takiej sytuacji z pytaniem do osób, z którymi pracuję, którym pomagam,
żeby przeanalizować ten ból i to, że nie pozwalamy tej osobie się odkochać, tak? No bo jest w nas sprzeciw, szczególnie na tym początkowym etapie, jest wyparcie i przecież ja go kocham, on powinien być ze mną, bo ja tak bardzo go kocham. I dla mnie to jest taka pozycja troszeczkę dziecka, bo nie przyjmujemy do wiadomości, jak gdyby informacji z drugiej strony, że ten człowiek na przykład przestał nas kochać, nie chce być z nami. Traktujemy to jako, to nas dotyka. Tak, tutaj jeżeli pojawiają się emocje tego właśnie, że ja chcę, żeby on mnie nadal kochał, bo ja go tak kocham, to ja zawsze zadaję pytanie, kogo ci przypomina, kogo ci pokazuje ten twój były partner, kogo ci pokazywał w waszej relacji. I bardzo często jest tak, że osoby, którym bardzo trudno jest zaakceptować to, że ta osoba mnie już nie kocha, że mnie nie chce, mają bardzo często silną traumę porzucenia, odrzucenia przez rodziców. I właśnie tu chodzi, okazuje się, jak zajrzymy tam głębiej, że chodzi o miłość, o którą walczymy, a która nie jest związana z naszym partnerem, a tak naprawdę związana jest z jednym z naszych rodziców, albo obojgiem, albo zupełnie innej osoby. Natomiast bardzo często właśnie jest to efekt traumy porzucenia, kiedy trudno znosimy rozstanie z partnerem, więc warto jest przyjrzeć się temu i uzdrowić w sobie tą traumę, dlatego że jeżeli nie uzdrowimy, to życie podsunie nam kolejne osoby, które pokażą nam te emocje, które domagają się zobaczenia, a to oznacza, że kolejny partner zafunduje nam porzucenie. Tylko po to, abyśmy mogli się z tą emocją, z tą traumą nieuleczoną, nieuwolnioną, zablokowaną spotkać i ją przepracować, przeprocesować, odreagować i uwolnić. Także warto jest popatrzeć też na to, jak ja reaguję. Czy ja pozwalam temu człowiekowi podjąć, jest dorosły, ma prawo zmienić zdanie, ma prawo już nas nie kochać, ma prawo zadecydować o swoim życiu tak, jak chce. Ja wiem, że tutaj są sytuacje, kiedy są dzieci, kiedy są wspólne majątki, tutaj są bardzo różne sytuacje, ale popatrzmy na to czysto ja, on, w tej relacji na razie czysto partnerskiej. Jeżeli ja za wszelką cenę chcę go utrzymać, ja chcę go zatrzymać, ja chcę go mieć dla siebie, to po pierwsze właśnie, to w ogóle nie chodzi o niego tak naprawdę, tylko tutaj jest przekładka naszej traumy najprawdopodobniej. Po drugie, pokazuje nam to też właśnie, że płyniemy z pozycji dziecka, bo to dziecko tupie nogą i nie akceptuje rzeczywistości, ale to też pokazuje nam, że nie mamy szacunku do siebie, bo jeżeli żebrzemy o czyjąś miłość, to tak naprawdę nie szanujemy siebie, ale to nie mówię tego w tym kontekście, żeby siebie za to winić, za to siebie gdzieś karcić czy gardzić sobą, tylko po to, żeby poszukać, dlaczego ja nie szanuję siebie na tyle, żeby pozwolić odejść komuś, kto nie chce ze mną być. I warto sobie właśnie, żeby sobie pomóc zrozumieć tą chęć człowieka, który chce odejść, postawić siebie jakby w jego butach, czyli wyobrazić sobie innego człowieka, który przychodzi do nas, on się nam nie podoba, my go nie kochamy, natomiast on mówi do nas, ja cię kocham, ja zrobię dla ciebie wszystko, tylko ze mną bądź. No jeżeli we mnie tego nie ma, ja nie będę z tym człowiekiem, tak? No ja mu powiem, przepraszam, ale niestety, sorry, winę tu, nie będę z tobą. I oczekuję, że ten człowiek to uszanuje, że on to zrozumie, bo tylko dlatego, że on mnie kocha, to wcale nie jest wystarczający jak gdyby powód do tego, żebyśmy zaczęli być razem. Więc teraz przekładając to w drugą stronę, jeżeli ja nie potrafię zaakceptować tego, że ten mój partner już mnie nie kocha i on już nie chce ze mną być, to tylko dlatego,
Oczywiście zmiana całego sposobu życia jest tutaj, cała nasza rzeczywistość się rozpada, więc mamy prawo doświadczać wszystkich tych trudnych emocji. Natomiast wtedy, kiedy właśnie nie potrafimy sobie tego przeprocesować i zakończyć tej żałoby po rozstaniu, tylko utykamy gdzieś w którymś momencie, to warto właśnie sobie poobserwować, przyjrzeć się tym momentom, bo one zawsze mówią o naszych traumach, których doświadczyliśmy wcześniej, a związek tak naprawdę tylko wyciąga te traumy na zewnątrz, żeby nam pokazać, tu masz jeszcze coś do załatwienia, tutaj jeszcze masz coś niezałatwione, coś do uzdrowienia, coś do uwolnienia. Tam płynie bardzo dużo informacji o nas samych i to jest bardzo cenne, bardzo bolesne. No niestety jest tak, jak ja zawsze powtarzam, że w trudnym wzrastamy. Czyli nie przetransformujemy się wtedy, kiedy jesteśmy w kochanym związku i nie dowiemy się o sobie wielu rzeczy, tak wielu jak w momencie, kiedy ten związek się na przykład kończy. A jeżeli on się kończy, to widocznie on ma powody do tego, żeby się skończyć. Bo mówię, albo potrzebujemy oczyścić się z tych trudnych emocji, może potrzebujemy popatrzeć na to, co nas łączyło z perspektywy dalszej niż będąc w środku i jakby tkwiąc w pewnego rodzaju wyobrażeniu na temat naszej relacji, bo ja miewam też takie osoby, które przychodzą do mnie i mówią, że wszystko jest w porządku. A kiedy zaczynamy rozkładać ten związek, zadaję pytania dotyczące każdej poszczególnej sfery, okazuje się, że tu się w ogóle nie ma porozumienia, tu na tej płaszczyźnie w ogóle nie ma kontaktu, tutaj się w ogóle nie gdzieś mykają, więc ale przychodzi taka osoba i twierdzi uparcie, że ona jest w cudownym związku, że wszystko jest w porządku i nie rozumie, dlaczego partner na przykład chce odejść. Więc jakby czasami rozstanie powoduje, że jesteśmy w stanie wprawdzie stanąć do naszego życia, do naszej relacji z partnerem i zobaczyć, kiedy nie byliśmy fair w stosunku do siebie. Kiedy w stosunku do partnera również, bo to jest w obie strony i zawsze winna jest po środku według mnie, jeżeli ludzie się rozchodzą. Natomiast, bo to jest też z poziomu energetycznego, to nie zawsze jest z poziomu czysto fizycznego, takiego logicznego do wytłumaczenia. Natomiast zawsze jest jakiś powód, tak? Rzeczy nie dzieją się tak bez powodu. Zawsze jest coś, co warto tutaj wyciągnąć dla siebie taką informację i też zaufać temu procesowi, otworzyć się na to nowe, ale tak długo jak boli, tak długo jak nie umiemy się odkleić od tego, to jest dla nas bardzo cenna informacja, że ja w sobie mam jeszcze traumy, może nieuświadomione, może zupełnie gdzieś pominięte w moim postrzeganiu, natomiast na pewno jeżeli jest trudno, to jakby jest to informacja dla nas. A dlaczego też jest trudno? Dlatego, że nasz umysł, nasza psychika, my w ogóle jako ludzie przyzwyczajamy się do wszystkiego. Tak jak jesteśmy w pewnym środowisku, nasz umysł zaczyna tak przyzwyczajać się do tego, co nas otacza, do tego status quo, który mamy, że w pewnym momencie staje się to naszą taką naszym całym życiem, taką naszą rzeczywistością. I każde wytrącenie, każda zmiana powoduje silny przede wszystkim lęk, bo nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo, jak teraz poukładać, czy ja w ogóle sobie poradzę, czy ja sobie w ogóle znajdę kogoś jeszcze, czy moje życie jak gdyby w ogóle będzie miało sens. Więc każda zmiana budzi bardzo silne emocjonalne, szczególnie duża zmiana, a rozstanie z partnerem jest dużą zmianą, bo nasz umysł cały czas był przyzwyczajony do myślenia o tej osobie, do planowania z tą osobą, do gdzieś zawsze braliśmy ją pod uwagę, więc tak naprawdę wypełnia część naszych myśli, naszego wewnętrznego, tej przestrzeni naszej wewnętrznej, a odchodząc nagle to wszystko staje się pustą przestrzenią. I teraz bardzo ważne jest, co my z tą pustą przestrzenią zrobimy, żeby sobie pomóc. Tak?
Tutaj polecam wielką szczerość wobec samego siebie, co ten związek mi dawał. Popatrzenie na tego, nawet można wziąć sobie kartkę i wypisać sobie, co zyskałam dzięki tej relacji. Co tak naprawdę z niej dostawałam w niej, czego się uczyłam, dzięki czemu wzrastałam. A po drugiej stronie wypisać sobie wszystko to, jaką poniosłam cenę, będąc w tej relacji, tak? I czasami można się bardzo zdziwić. Natomiast to, co też polecam, jeżeli chodzi o doświadczanie tych trudnych emocji, bo tych emocji może być bardzo dużo, one mogą być najróżniejsze, od złości, żalu, wyparcia, gniewu, smutku, takiej apatii, niechęci do działania, tak jak w przypadku utraty bliskiej osoby, ale pozwólmy sobie przejść przez te wszystkie emocje, pozwólmy sobie im się wyrazić. I tutaj na wyrażanie tych emocji ja mam taki bardzo często polecam sposób pisania spontanicznego, listów, których nie wyślemy później, tak? Czyli to takie wyrażenie się poprzez pisanie się, tylko poprzez pisanie, tylko to musimy użyć ręki, nie na klawiaturze, nie na naszych smartfonach. Polecam wziąć kartkę, wziąć długopis. I jeżeli pojawia się smutek, jeżeli ja wpadam w furię w tej sytuacji, która zaistniała, czy w związku z tą sytuacją, która zaistniała, to albo idę się wyżyć fizycznie, czyli idę biegać, skakać, idę się wytańczyć, włączam sobie mocną muzykę, pozwalam mojemu ciału wyrazić agresję, mogę krzyczeć, mogę płakać. Natomiast kiedy nie mam takiej możliwości, żeby wyrazić to w sposób fizyczny, to siadam na przykład i zaczynam pisać. Nie patrząc na styl, gramatykę, ortografię, czy to się te zdania powtarzają, czy nie powtarzają, tego nikt nigdy nie przeczyta. Ale pozwolenie wypłynięcia wszystkim tym emocjom na papier powoduje bardzo wielką ulgę. A jeżeli nie poczujecie tej ulgi za pierwszym razem, to piszcie tak długo, aż poczujecie, że już nie macie nic do napisania do tej osoby. Albo powtórzcie to i najlepiej jest to powtarzać regularnie przez następne dni, czyli jakby przeznaczyć sobie taki czas codziennie, na przykład 20 minut, że ja siadam z kartką i po prostu piszę i ja się nie zastanawiam, co tam piszę. Mówię, to nie musi mieć nawet sensu logicznego. Chodzi o to, żeby wylało się ze mnie wszystko to, co się pojawia, żebym pozwoliła sobie na wyrażenie emocji, bo to jest podstawowy krok do uzdrowienia, do tego, żeby z tego wyjść. Ja Wam w opisie wrzucę jeszcze te punkty, jak gdyby po kolei, które się pojawiają, te etapy, żebyście mogli sobie popatrzeć, czy udaje Wam się przejść dalej, czy udaje Wam się w tym procesować to, ale pierwsze co, dajcie sobie od razu już na samym początku, to zajmie czas, to będzie bolało, to musi się w Was przetrawić. I nie oczekujcie, że zapomnicie o tym człowieku, szczególnie jeżeli był ważny, jeżeli rozstanie było wielkim zaskoczeniem i dużą zmianą w Waszym życiu. Nie oczekujcie, że to się zrobi natychmiast. Te fazy mogą wracać, te emocje mogą się pojawiać przy różnych okazjach, przy różnych wspomnieniach, przy uroczystościach i za każdym razem mówcie sobie, tak, mam prawo to czuć. Mam prawo, przepraszam, czuć się źle. Mam prawo, ale wyrażajcie to, czyli porozmawiajcie z kimś bliskim o tym, z przyjaciółką, z przyjacielem, nie wiem, z osobą zaufaną, z psychologiem, z kimkolwiek, z kim możecie w taki otwarty sposób wypowiedzieć to, co się z Wami dzieje, bo to jest bardzo ważne, wyrażenie tego, czego doświadczacie. Bo tłumienie i udawanie, że wszystko jest w porządku, jest również pewną formą radzenia sobie z żałobą, czy z tym porzuceniem, natomiast wyparcie zawsze to wróci. To jest czasowe, tak? A im więcej będziecie wypierać, tym więcej będzie zżerało to waszej życiowej energii, której nie będziecie mogli wtedy spożytkować na inne rzeczy.
Więc polecam, jeżeli czujecie smutek, smutek trzeba wypłakać, żal trzeba wypłakać, pozwólcie sobie na te łzy. I czasami będzie ich tak dużo, że będziecie mieli poczucie, że to się nigdy nie skończy. To się skończy, wasz umysł w pewnym momencie odzwyczai się od obecności tego drugiego człowieka, ale jeżeli jest to bardzo silne w was, to szukajcie przede wszystkim, czego o sobie macie się dowiedzieć cierpiąc tak mocno, bo to jest cierpienie związane z czymś, co macie głęboko wewnątrz was. Tam gdzieś cierpi wewnętrzne dziecko, które domaga się uwolnienia emocji, domaga się zobaczenia, zrozumienia różnych rzeczy, się może domagać, natomiast na pewno to jest coś więcej. Może być też tak, że ten związek, w którym byliście, był na przykład związkiem karmicznym i wtedy doświadczenie rozstania jest też bardzo, bardzo trudne. Czasami można się w sesjach połączyć, aby zrozumieć też, dlaczego doszło do spotkania, co mieliście przepracować, czego mieliście się o sobie dowiedzieć. Jeżeli czujecie, że to była silna więź karmiczna, jeżeli czujecie, że byliście już wcześniej razem, że mieliście coś do załatwienia, to może być związek z waszą bratnią duszą. I te rozstania są bardzo trudne. Ale też czasami, wiecie, ta miłość, jeżeli jest to karmiczna miłość, to ona nigdy prawdopodobnie was nie wygaśnie. I wcale nie musi. Czyli jakby etapem ozdrowienia wcale nie jest przestanie kochania tego kogoś. Bo możecie kochać kogoś cały czas, nie będąc z nim. Bo to jest wtedy nauka miłości bezwarunkowej. Czyli ja Cię kocham i niczego od Ciebie nie chcę. Niczego od Ciebie nie oczekuję. Nie musisz być ze mną. Czyli ja będę Cię kochać tylko pod warunkiem, że Ty będziesz moim partnerem. Nie. Ja Cię mogę kochać bez względu na wszystko. Po prostu. Bo czuję do Ciebie silną gdzieś więź, silne uczucie, ale moje uczucie nie będzie dla Ciebie więzieniem, bo na tym właśnie polega miłość bezwarunkowa. Ja Cię kocham i zwracam Ci wolność, bo czasami to jest takie przerażające, że my się musimy odkochać. Nie musimy się odkochać, musimy tylko nauczyć się miłości bezwarunkowej. I to jest przepiękny proces, który może w Was się dzięki rozstaniu zadziać. Możecie odkryć, czym jest miłość bezwarunkowa. Taką miłość pokazują nam w zdrowych relacjach dzieci. Czyli nasze dziecko będziemy kochać zawsze, ale to wcale nie oznacza, że do końca życia to dziecko ma mieszkać z nami, być naszym dzieckiem, w sensie tak, robić to, co ja chcę i być blisko mnie. Moje dziecko ma być wolne, ma iść w świat i w tym świecie tworzyć swoje życie, natomiast miłość we mnie będzie do końca, do mojego końca. Na tym polega właśnie miłość bezwarunkowa. I tego was też, do tego was zachęcam, żeby spróbować, kiedy ta miłość nie mija, nie zabijać jej na siłę, bo być może właśnie jest to związek karmiczny i ta miłość jest na większych, na głębszych poziomach. Nauczcie się dzięki niej wolności w miłości. Tego, że możecie kochać, ale nie musicie być razem. Jest to sztuka, ale myślę, że to jest przepiękny proces wzrastania. Więc pamiętajcie, rozstanie może przynieść bardzo wiele korzyści. Możecie na pewno bardzo wiele się o sobie dowiedzieć. Także ja trzymam za was kciuki. Jeżeli macie pytania, jeżeli chcielibyście się podzielić tym, jak wy sobie poradziliście, tutaj dodam jeszcze właśnie, że żeby wypełnić tę pustkę, która się pojawia w tych naszych myślach i warto jest właśnie odzwyczaić się od myślenia o tej osobie, czyli na siłę troszeczkę na początku szukać zamienników, czyli na przykład znaleźć sobie nową miłość, którą będzie taniec, jakaś pasja, jakieś hobby i spróbować zaangażować swoją uwagę w tym kierunku. Czyli skupić swoje myśli na
innym obiekcie. Wiadomo, że tak najbardziej optymalnie byłoby spotkać cudownego człowieka i zaraz się w nim zakochać i wejść w nową relację, ale to bardzo często w ogóle nie o to chodzi, bo nie będzie wtedy czasu na refleksję o związku, na wyciągnięcie tej nauki, która z tego popłynie, czy powinna popłynąć. Więc myślę, że żeby przejść do takiego momentu, kiedy zaczynamy akceptować rozstanie, to właśnie warto sobie przejść wszystkie te etapy, żeby do tej akceptacji dotrzeć, bo ona pozwoli nam się uwolnić, otworzyć na nowe, otworzyć się na lepszą, jak gdyby głębsze, na lepsze, większe zrozumienie samego siebie też i na taką większą wierność wobec samego siebie w następnej relacji. Także trzymam za Was kciuki, aby ta akceptacja jak najszybciej do Was dotarła, ale to nie chodzi o to, żeby było szybko, chodzi o to, żeby było głęboko. Na poziomach wykorzystajcie ten dar, którym też jest rozstanie czasami. Nawet jeżeli boli, to z perspektywy może się okazać, że to był wielki prezent od losu, bo dzięki niemu my w ogóle tak przetransformujemy siebie, że staniemy w swojej prawdzie o sobie i zaczniemy być sobie wierni. Trzymam za Was kciuki. Piszcie, jeżeli potrzebujecie gdzieś wsparcia, wygadania się. Zapraszam, jeżeli potrzebujecie poszukać głębiej, o co chodziło z Waszą relacją. Zapraszam na sesję. Jeżeli jakoś mogę Wam pomóc, dajcie mi znać. Trzymam za Was kciuki i wierzę, że dacie radę w tej trudnej sytuacji, jednej z najtrudniejszych. Ale skoro przyszła, to widocznie po pierwsze jesteście na nią gotowi, po drugie przyniesie coś dobrego, pod warunkiem, że nie utkniecie i pozwolicie sobie pójść w tym wszystkim naprzód. Ściskam Was, kochani. I do następnego razu.